She never took it off. Hello? Is someone there? What is all this? We're running out of time. This isn't happening. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Subnautica Below Zero. O kurde, jak to moja woda? No niewiele mi zostało. Czytaj, nic mi nie zostało tak naprawdę. Dobra, stworzyłem sobie poza nagraniem wykrywacz minerałów, ale jeszcze go nie wyciągałem, także z wielką chęcią zaraz to zrobię, a nawet teraz. Okej, okay, sądziłem, że będzie coś bardziej pokazane. Bardziej czytaj, że pokaże mi tego. W sensie, że będzie jakaś prezentacja, jak to wygląda, obracanie w łapach czy coś tam, ale nie tym razem. Galereciak, diament, o Jezus, diament to by się przydał. Coral, o, złoto. Mogę złoto znaleźć, proszę. Woda, miedzi, kwarc, była wapienia. Złoto, tak. Poproszę o złoto. Okej, jak rozumiem, to działa na takiej zasadzie ciepło-zimno, tak? Chyba tak. Poza nagraniem to mi się nagle pojawiło. Była krótka wiadomość, że odbiera sygnał. Tak, mam też większą, bardziej pojemną butlę. Chodź. Ach, i cyk. Nie? I od razu druga pojechanica, dawaj, chodź. Dobra, tu jest to pierwsze, co chciałem dziabnąć i cak, dziabnięta, pięknie. Dobra, skaner na razie, czy skaner, wykrywacz na razie milczy. Ale za chwilę dopłyniemy do tego miejsca, gdzie był to tak, była taka dziwna ryba. I te takie... latające dookoła niej małe dynksy, które wziąłem za te kleszcze, ale to nie są kleszcze. To jest... konkrecyjna, pięknie. W ogóle zanim się naskarze to pojawiło, to już wiedziałem, co to jest, nie? A teraz się już nagrałem w jedynkę, tak naoglądałem, że już powoli rozpoznaję po tym. Po wyglądzie te fragmenty. Tutaj... sól czy kwarc? Chyba kwarc. Tak, ale weźmy sobie. Przyda się na później. Tutaj to zagarnąłem, poza nagraniem. Tutaj była woda i żar. Radiolatarnia! Jezu, jak ja to ominąłem! To jest takie, to jest tak zajebista rzecz. Dobra, z jednego wystarczyło. Zdobyłem też schemat na oddycharkę z tego miejsca, gdzie zginąłem po raz pierwszy. Tak, po raz pierwszy. 30 seconds of oxygen remaining. Tak, chyba tak. Zaraz wam je może pokażę, jakie namierzę. To było gdzieś... tutaj chyba? Kurde, co teraz powiem. Dobra. Tlen, proszę. Oxygen. Dobra. Uzupełniaj. I dobra, co sobie wytworzyłem? Poza oddycharką i lepszą butlą? Chyba nic. A, i kompas sobie jeszcze zrobiłem, no tak. Mam kompas na górze, nie o tym zapomniałem. Ale gdzieś tam chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, jest gdzieś ta... właśnie rzecz, znaczy ta rzecz, ta taka... taki zalążek bazy, który chyba ktoś zaczął budować, ale albo go coś zabiło, albo po prostu o tym zapomniał. Wapień... wapień i wapień. Dobra, wapień podziękuję. Wolę coś innego zgarnąć. Jakąś galenę ze srebrem albo... coś sami da złoto. Tutaj fragment Siglaida. Jak to wygląda z tytanem? Wiesz, sztuki mam, dobra, możemy zeskanować, bo to zawsze dwa tytany z Afriko. Tutaj koral, poproszę. Cyk. O. Argentyn, dobra, galena to było chyba od ołowiu. No dobra, nie mam szczęścia teraz, bo tylko tytan. O, to też zeskanowałem. I to jest pierwszy drapieżnik, który chciał mnie użreć. I znowu chcę to zrobić. Jeszcze mu to udało. No, chodź.
Zęby kontra nóż. Zobaczymy, kto będzie kurwa lepszy. To byłeś ty? Oj nie, chyba nie. No to awesome. Wapno. Dobra, ile do tego jeszcze? 200 metrów niecałe. Uuu, gejzer! Proszę. Ale to nie gejzer wydaje takie odgłosy. Gentyn. Nice, srebro, dziękuję. Kurwa mać, to jest ten! No wydaj, gościu! Ja się znaczę tak, że pizda to kurwa... Nie. Ale nie, to nie jest ten! To jest jakiś nowy... Nie... O. Serio, nic mi nie zrobił? Kurwa, skrytogator! Nie wiem, że to jest ten, co tak... Znienacka mi dziabie przy tym! Dobra, żeby nie popatrzeć, żeby się nie popatrzeć za bardzo. Okej, to jest też fajne miejsce, żeby pociągnąć zasilanie z bazy. Gdybym oczywiście jeszcze miał schemat na zasilanie geotermalne. Mineral rich crevices detected below. Geothermal activity detected. Caution advised. Ty serio? No nie zauważyłem tego wielkiego gejzera. PDA po prostu... Lak chyba level 100 tysięcy. O, mogę podnieść? Spoko. To jest która? To jest ta, dobra, to nie, to zostawiamy. Zniknęło? Tak, dobra, zbadane, czyli... Zbadane znika. Okej. Okay. Ławka, kolejna rzecz do skanowania. Oraz kosz na śmieci. To jest w dziwnym miejscu postawione, ale okej. Okay. Pusto. Tutaj... Mogę to wziąć, ale z tego co kojarzę, to jest tylko do ozdoby i głównie zabiera mi... Znaczy zabiera. Zajmuje miejsce w ekwipunku, więc... podziękuję. No tak, to oczywiście nie działa, bo czemu by miało. O, woda, to się akurat przyda. O, lampa przemysłowa, też spoko. Tutaj... Chuj wie co. I tu pusto, dobra. O... Albo zaraz... This is a recorded message. If you can hear this... You're trespassing. If you know what's good for you, you'll get the hell out of here. Oh. Hypothermia imminent. Dobra, jest ten kwiatek, który mnie grzeje. Liczyłem trochę, że się pojawi. Lilia cieplna. Spoko. O! O, to jest coś chyba, o czym było wspomniane w wiadomościach, aż to sprawdzę. Ale ten głos, kojarzę go z poprzedniej części, tylko kurde, nie pamiętam, do kogo należał. Wiem, że na pewno do kogoś z załogi The Gassy, bo głosów tam było mało, bo był tylko głos PDA, głos członków The Gassy i głos inżynierii tej. O, wieża radiowa, to będzie to. Był jeszcze głos tej całej inżynierii obcych, choć ten też się rzadko odzywał. Okej, siarka w takim miejscu? W sensie na powierzchni? Jak dla mnie spoko. Dobra, tutaj też rozstawione. To była jakaś babka. Jak to się nazywało? Margaret Majda chyba? Jeśli mnie pamięć nie myli? O, coś było. Grzyb miodowy. Kolejna rzecz do... kompendium, powiedzmy, naszego. Szef pod gwiazdę. O, tu dawało żarcie, z tego co pamiętam. O, właśnie. Chyba, że... Nie, czekaj. Kurde, ej, teraz nie pamiętam, czy to było, czy nie. Nie, to jest chyba nowe, tego nie było w tym. O, ale dziabniemy sobie kilka owoców. Bo to darmowe na jedzenie i nawodnienie.
Dobra, jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Może bym. Przecież mnie wiecie co, dobra. Wezmę dwa. Jeden zjem. Jeszcze jeden wezmę. Dobra. Będę mógł to zasadzić, jak będę chciał. W sumie nie bardzo mam jeszcze gdzie. Bo nie mam po pierwsze miejsca w ogóle na jakąkolwiek bazę. A po drugie, nawet nie mam jak tej bazy zbudować. Chociaż może teraz byłbym w stanie. Kolejna siarka jest miała. Poproszę. Głównie są chyba tylko do flar potrzebna, ale. Poproszę! Z wielką chęcią. Dobra, tutaj pusto. Dobra, skanujemy, skanujemy. Skaner moim przyjacielem. Tak samo jak nóż, ale nóż to raczej. W sensie, jakbym mógł wybierać, to wolałbym z tą Margarit nie walczyć, tylko sobie pogadać. Chociaż trochę nie wiem, czy będzie to możliwe. Tutaj wapień. Wapień sobie może zostać. Razem z tą ewentualną miedzią. Bo aktualnie nie potrzebuję, a nie powiem, mam cały ekwipunek zawalony. Bo jakim cudem ten skrytogator mi dziadnął i w ogóle mnie zabrał HP? Trochę dziwne. Kurde, mam ten jedną sztukę litu tylko. Że ja to wykorzystam? Ile w ogóle do czegokolwiek. Termos! O, to może to będzie dobre. To bardzo. Nawet na jakieś ciepłe napoje będzie spoko. Głównie po to, żeby tak o sobie chodzić. Chociaż kto wie, może będę też po prostu wodę w tym miał. Sztabka plastali. No to wymaga dwóch sztuk litu, więc nawet jednej sztabki plastali nie zrobię. Coś tu wymaga jeszcze litu? Z tego co sobie zdobyłem? Tytan. No nie, no lit tylko taki wzmocnień był potrzebny. A czekaj, a propos wzmocnień, to właśnie wzmocnienie w tym. W bazie ściany, żeby się wykorzystywało lit, to chyba ja akurat jedna sztuka. Dobra, Lilio, weź mnie proszę ogrzej. Dziękować. Dobra, sprawdźmy o co chodzi z tą całą wieżą radiową. Może coś się tam zadzieje. Bo trochę się fabuła popchała do przodu po tym jak właśnie weszliśmy tutaj. Ale zakładam też, że ten dog się sam z siebie tu raczej nie Sam z siebie się raczej ten dog nie uaktywnił. Wykrywać minerał to mam. PDA. Specjalne zlecenie Emanuela. Dobra, to zobaczmy. Emanuel dał mi ten skrakowany skaner i powiedział, że potrzebuje więcej głowic prysznicowych. To powinno naprowadzić się na potrzebne minerały. Że co? Kazał mi się też z nim nie obnosić. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, co daje ci tytuł magistra w geologii stosowany w obecnych czasach. Robotę utytułowanego pracownika budowlanego. Mówił, było studiować prawo międzygwiezdne, tak jak mówił tato. Muszę jednak przyznać Emanuelowi, że nie wiem co zrobił z tym skanerem, ale faktycznie dobrze sprawdza się w naprowadzeniu na konkretne minerały, też o wiele wygodniejsze niż liczenie na przypadkowe znalezisko. Okej, okay, czyli jak rozumiem... Wystawiczna siarka, dobra, mam dwie sztuki, to chyba aż za bardzo. Ach, nie, chyba siarka tego do tych flar się przydaje, mam wrażenie. Gdzie były te flary? Tu. No, tu jest krystaliczna siarka. Konstruktor baz mógłbym też zrobić. Byłoby spoczy. Jakieś narzędzie naprawcze, ale to jedno mi wystarczy. No, z tego co kojarzę, tylko do flar głównie ta siarka była wykorzystywana, więc może sobie tu zostać. Wykrywa się. A właśnie, zobaczmy jak działa ten wykrywacz, w sensie jak się zachowuje, kiedy jestem blisko danego materiału. Złoto. A, co ryba miedzi, wychodnia, fragment, fosa. Okej. Okay. Bardzo pika i jeszcze mamy taki zielony wskaźnik. Słowo. A dobra, już myślałem, że mi też litu gdzieś pokazuje, ale nie. Zresztą lit to głównie pod wodą raczej będzie, aniżeli na powierzchni. Roger. Jezus Mario! Ej, ten księżyc normalnie wygląda jakby go coś rozjebało, kurwa.
a nie tylko odbijał słońce. Co? Stop right there, Altera. You're out of bounds. I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. The fuck? Co? The woman in the exosuit has been traced as far as my technology will allow. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Signal location uploaded to PDA. 630 metrów, gdzie zakładam, że to jest pewnie 630 metrów, ale po prostu w tamtym kierunku. A ile pod wodą? To mi przyjdzie się jeszcze przekonać, co to tam jest. Ale ja tylko odzyskano numer. Dobra, co jak co? Ale ostatnio, czego się spodziewałem w Subnautice, to taka cutscenka w środku po prostu przechodzenia gry. O tak! Pomieszczenie wielofunkcyjne! Kocham! I bardzo potrzebuję. Dobra, to póki bateria mi działa. Otwieraj, przy okazji zobaczymy, co jest w środku. O, kolejny PDA. Stolik barowy do skanowania. Obcy intruz, a raczej obcy się oprosił. Then what's your theory? What's going on? If you ask me, Zeta's been blinking a lot. I think it's a tell. He does have a point there. It's allergies. Allergies? Oh, is something in bloom in this frozen sector? Thermal lilies. And if you gang up on me, I swear you're all fired. You're not even my boss. Oh, you're all so gullible. You're fighting each other. Meanwhile, look at Pavan. Just look at him. What am I doing? I'm not doing anything. Let's just take this to a vote. All those who think Zeta's allergies are a bad case of alienitis, say intruder. 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 Danny? Oh, I'm just an observer here. I'm going to use my pass. Is there some kind of scientist conspiracy going on here? Zeta, Sam, Danielle, you three are suddenly very aligned. Or, like I said, Parvin is cheating. I'm starting to wish I was cheating. Okej, to chyba jakaś gadka przy tym. Może nie przy kawie, tylko przy gierce. Może czemu to się tak długo skanuje? No, kongres, ja jeszcze zmieniłem sobie na skaner w 60%. Ze skanera na nóż w 60%. Dobra, krzesło biurowe. Poproszę. Fragment są wygrający, spoko. I cyk. O, taka duża szafka jest mój bueno. Mapa obiektu. New blueprint synthesized. A map will come in handy. I should be able to find my way to Phi Robotics, where Sam worked. Okej. Przefiltrowana woda się przyda. Dobra, czy jest coś, czego mógłbym się na już pozbyć? No mogę w sumie wyjąć sobie tę wodę i wziąć sobie lepszą. Dobra, zdrowie jest pełne, więc tego nie wykorzystam. Ale mogę działać sobie kosteczkę odżywczą i wziąć kolej. No super, mapa się na pewno przyda. No nie, no oczywiście, że uszkodzone. Nice, od razu cały ten, dziękować, naprawdę. Boże, chyba jedyna rzecz, która mnie bardziej jara niż ten. Niż zrobienie sobie tego pojazdu, to od razu właśnie posiadanie modyfikacji. Tam stanowiska modyfikacji. Zdjęcie do wzięcia, PDA. Zestaw do golenia. O, come on, serio mogę to zabrać? Po co? Plakaciki do wzięcia. Co na to zdjęcie Penglinga? Łóżko Freda.
Ale widać, że gościu jest z tym zestawem do oglenia bardzo chciał poka... Co się z tą nieborają stało? Czemu ona tak sunęła w poziomie? Dobra, nieważne. Dość intrygujące to było. Ale okej, okay, mamy taką minibazę, powiedzmy. To mnie też ciekawi, co tu jest. Sterownia skanująca! Nice! Integrating new PDA data. Dobra rzecz, tylko niestety mega ciągnie energię. A to trochę z się. I tu obserwatorium zaraz będziemy mieli od razu. Jeszcze mi powiedzcie, że tutaj skrzynka plantacyjna. Powiedzcie mi, że jest. Cushy setup. Must belong to one of those higher uppers. Jestem cały od tego całego Emanuela. Czy to jest komiska Newtona? No. Fajna rzecz, nie powiem. Sam bym taką chciał. I mówię dosłownie o takiej wersji. Dobra, wyłącz to na razie. PDA. Kilka aktualizacji. Sam really got under management skin. I didn't know she had it in her. Dobra, nie będziemy teraz czytali, ale okej. Okay. I to się jeszcze nie psuje. To jest też fajne. Ale okej, okay, mam doniczkę, czyli będziemy w stanie już... O, jeszcze z akwarium, pięknie. Będziemy w stanie już zgarniać sobie za frigo, tak naprawdę te... żarcie. Gdybym musiał polegać tylko na... tych. Tylko i wyłącznie na... Jezu, no nie wysłowię się. Tylko na rybach. O, Boże, tego co mi brakowało. Razem, ale osobno jakiś komunikat. No, resztę już posiadamy w bazie skanów. To jest akurat fajne, bo... krzewy, czy tam roślinki, zasadzi? Wystarczy tylko odpowiednio pamiętać, żeby je... Znaczy pamiętać, wystarczy tylko... Znaczy tak, no pamiętać, żeby w tym momencie zasadzić znowu. To jest wszystko, o czym trzeba pamiętać, jeśli chodzi o sadzenie roślin w tej grze. A potem to już tylko... YOLO. Jeśli chodzi o... ogar, to naprawdę reszty. Nadzór satelitarny. Prawo. Prawo z obserwacji. Stan sektora 0. Wykryto dwie funkcjonujące istoty ludzkie. Wykryto nieautoryzowane pojazdy i schrony. Zaleca się obserwować i przygotować na przyszłą interwencję. Okej. Okay. To jest tym trybem testowym. Jest wyłączone, bo to działa, czy co? Czy czegoś tu nie widzę? Bo czegoś nie widzę. A, jest drabina jeszcze, dobra. Się ogrzejmy najpierw, zobaczmy za chwilę, co jest na tym piętrze. Dobra. Nie mogę przeskoczyć przez tą. No, mogę na szczęście wejść na portal. Port modułu testowego i... da. Instrukcja obsługi. Dobra, to zobaczmy. Szkolenie nowego pracowniku. Zaleca się, aby wszystkie szkolenia odbywały się, gdy wieża jest w trybie testowym. Tryb testowy to w pełni funkcjonalna, symulowana wersja trybu na żywo. W trybie testowym cała komunikacja z wieży, w tym sygnały ratunkowe, alerty bezpieczeństwa i transmisje szpiegowskie zostaną wyłączone. Aby zainicjować tryb testowy, włóż moduł do portu diagnostycznego, jak pokazano na schemacie, po lewej stronie polecenia aktywuj tryb testowy, można powiedzieć, że to jest moduł testowego. Ok. Oczywiście modułu pewnie, czy modułu nie mam i pewnie nie ma tutaj czegoś, żeby... Nie ma takiego uszkodzonego modułu w pobliżu, żeby go sobie skraftować. Ale skoro to tu jest, no to pewnie będę musiał ten moduł też samemu tutaj wpiąć. Może żeby właśnie z babką, tutaj jak sądzę z Margaret, móc dalej gadać. Czy miałem 100 HP ciągle?
Dobra, to jest mocne ryzyko z mojej strony, ale chcę spróbować. Okej. Geronimo! Elo, przeżyła! Nice. Chociaż w prawdziwym życiu taki upadek byłby śmiertelny. I to nie jest żart, tylko stwierdzenie faktu. Ty tam, gdzie potrzebuję prona. Mam ta strzałkowata. Oj, to chyba jest w ogóle ryba, która jest jadalna. To co kojarzę, manty nie były zbytnio jadalne. Dobra, lepiej przyjedną flarę. To jest, nie jest mi potrzebna. Manty są jadalne. Ją, znaczy, no tak, no. Ją i ogólnie całość przepisu. Lit? Jest lit, dziękuję. Dobra, to jeszcze jedna flara out. I cykl, i lit. Nie podobają mi się naprawdę tego typu dźwięki. To, czekaj, 600 metrów w tą stronę. Ja cię sunę, no chyba, to jest 1,5 kilometra od mojej bazy. Od mojej bazy. 1,5 kilometra od tej. Okej, tu się naprawdę fajny biom zaczyna. 60 sekund temu. Detecting stern of an astronautical salt transcove vessel nearby. Vessel name, Mercury 2. Inoperative. Rufę mówisz? Okej. Dobra, tu trzeba jakąś bazę założyć. Tu trzeba założyć bazę. Jak nic. O! O! Okej. Okay. Przy okazji znalazłem ten statek. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Przypadkiem. Czy ja tak zatrząsam ekranem, czy coś innego? Zlit? Oxygen. Jezus, jak ja nie lubię... jedyna rzecz, której w Subnautice nie lubię. Właśnie to, kiedy ja tak sobie pływam, nagle coś się drze. Ja nie wiem, czy to jest coś obok mnie, czy to jest oddalone o paręnaście kilometrów. Drobny problem, jeśli chodzi o właśnie ogólne podróże w wodzie. Dźwięk w wodzie zajebiście się niesie, czyli coś może drzeć mordę 0,5 kilometra od ciebie, a ty będziesz to słyszał zaraz obok. Ale nie, tym razem jest to bardzo blisko mnie, bo są to nasze skrytogatory, niekochane zbytnio przeze mnie. Czy ja tu mogę wpłynąć? Może bym mógł, ale... nie tędy. Kurwa, spory ten statek. K7. Merkury 2, zdaje się, to się nazywa. Dobra, zamknijcie mordy z łaski swojej. Już myślałem, że coś takiego wielkiego tu płynie, ale nie, dobra, to tylko ich cienie. Kręgówka. Flara out. New creature discovered. Aha, no tak. Dobra, mogłem sobie to przewidzieć. Nice! Za darmo sztaba tytanu. Poproszę, od razu nie zrobimy sztabę plastali, jak tego wrócę. Tutaj fragment. Idziemy przewód. To mi się później może przyda. 51 sekund. Dobra, czy jest tu może fragment tego? O, bateria. No, też by się przydała, tylko już nie mam czego wyrzucić. Rzecz czekaj, mogę... Nie, nie chciałem tego wyrzucić, chciałem to wypić. Dobra, daj baterię. Czy jest tu opcja? Co to skąd mogę skanować? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Tak, 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 tak. Tylko właśnie... Ty właśnie mógł się zajebać w akcji, bo jak się zajebie w akcji, to wspomnę. 15 sekund mam. Kolejny złom. Wyjście. Oxygen. Wychodzi w górę. Okej, okay, chyba właśnie pobiłem rekord, jeśli chodzi... Teraz to na 15 metrów poleciłem w powietrze, jak nic. Dobra. Sea glide, żeby szybciej wypłynąć na dół.
słyszałem, jak za mną leciał. Skurczysyn. Ale nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo. Kwarcu, więcej złomu. Jeszcze więcej złomu. Znowu ta suka, serio? No, no. Zostań tam. Zostań tam. I tam se zdychaj. Fumarola. To jest roślina? Bardzo niebezpieczna. Ja pierdolę, jak się wystraszyłem. To jest takie pierdoły. Ej, no teraz to sam się skasowałem tak naprawdę na tym. Tu jest wejście. Ja mam dwie miejscówki do zaś to gówno. A to co? Oho, trochę głębiej się robi. I ciemniej. Dorastająca lilia wodna. Okej. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. To jest też dobre miejsce na bazę. Co to jest? Czy to był przestrzeniak? Wyglądał. Oxygen. Dobra, na powierzchnię. No ale też muszę uważać, bo tego powietrza nie mam za dużo w tym przyrządzie wynurzeniowym. To jest też tylko jakiś... to nie jest gwarant, że zawsze wypłynę na powierzchnię, tylko to jest pomoc przy wypływaniu. Dobra, ale myślę, że na tą na pierwszą taką dłuższą wyprawę to jest akurat jej idealny koniec. Dobra, muszę sobie na szybko zobaczyć. Bo to jest dość do przebadania to jest. To jest ile? 900 metrów na... Na pół? Nie, 900 metrów na południe, dobra, od mojej tej od kapsuły. Dobra, to jest miejsce w ogóle, w którym przydałoby się rozstawić bazę. I to myślę bardzo może się przydać. Zwłaszcza, że jest tam coś bardzo, bardzo, bardzo głębokiego. No. Brawo ja. Sądzę, że na dobre mi tylko wyjdzie rozstawienie tam steru mi skazującej, tylko jeszcze musiałbym odpowiednio zasilić. Ale dobra, to jest skrytogator, to nie chcę tutaj. No ale jest mnie tu nie ma, nie przejmuj ta się mną. Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś. Ty też nic nie widziałeś, nie słyszałeś. Mnie tu nie ma. Także odstosunkujcie się ode mnie. Dobra, włącz tę mapę, mi tylko przeszkadza chwilowo. Też jakieś głębsze zajście, trochę litu. No, fajne rzeczy tutaj są. Dziewnę sobie właśnie przypadkiem w mikrofon, więc jeśli komuś to nagle walnęło po uszach, to przepraszam. Dobra, przydałoby mi się zrobić jakąś taką mini bazę. Po to, żeby mieć ładowarkę baterii na przykład. Ale kurde, tu mam też miejscówkę do zbadania. Tam gdzieś w ogóle na dole zobaczyłem jakieś odznaki placówki obcej. Może to będzie widać. Nie, jestem za nisko. Oksygen. Za nisko. Za wysoko, a nie za nisko. Jak tam popływałem z oddycharką i Seaglidem, to byłem na głębokości mniej więcej... tych. W górę? Byłem na głębokości mniej więcej 140 metrów i znalazłem tam oznaki obcych. Znaczy, Boże, oznaki. Nie oznaki, tylko tą technologię. Były jakieś takie... Po pierwsze był ten sygnał znowu, który... Chciałem powiedzieć, że to jest sygnał SOS, ale nie jestem pewien, czy to jest sygnał SOS. Musiałbym sprawdzić. Ale chyba nie, bo SOS to jest...
chyba? O, przepraszam. Dobra, mam chyba SOS-a. O, bardziej prawdopodobne niż nie. Kolejny wpis w dzienniku od Robin. Czy może raczej kolejny wpis Robin. O, jest jeszcze a propos babki w egzosucie. Zakładam właśnie, że jest to Margaret Majda. Po głosie, mniej więcej. Dobra, gdzie miałem tę aplikację? Pod C czy pod M? Pod C nie. Pod M. Dobra. I zobaczmy, nie ta, tabel. Poproszę, tabel. Jak to wygląda dziennik głosowy? Tutaj. Tu. Konwertor. Zobaczmy. SOS. A nie, to jest to, dobra. Czyli to jest wiadomość SOS. Spoczy. Czyli to jest właśnie też kolejny powód, dla którego warto by było to zbadać. I to mi się właśnie pojawiło, jak byłem blisko tego. Blisko tych elementów bazy obcych. Czyli to jest 200 metrów. Dobra, no przesadziłem z tym 1,5 kilometra, ale no kilometr ponad to jest. Ale właśnie to jest ostatnia znana pozycja. I to jest ten drobny błąd. Znaczy błąd, to jest ten drobny haczyk. Bo między pozycją a faktycznym przebywaniem osoby, no troszeczkę może jeszcze metrów upłynąć. No, tutaj właśnie potrzebuję diamentu, żeby to zrobić, a to trochę boli. No, świetnie, jeszcze magnetyt, żeby zrobić ten biurowy gadżet. To akurat trochę lipa. Bo liczymy, że da się to zrobić od razu. Bo no, niestety, magnetyt to jest dla mnie coś, co jest dla mnie chwilowo niedostępne. Rubin. Dobra, szkło emaliowane jeszcze byłbym w stanie chyba zrobić. Zobaczę, z czego to się składa. Tutaj. A jednak nie, bo w poprzedniej części był to ząb Stalkera, ale tutaj raczej nie ma co na takowe liczyć. Jest trochę za zimno do takowych. Czyli szkło, ołów i diament. No, ołów mam, diamentu niestety nie. A włókna? To jest co? Ścinek spiralencji i rubin. Co to jest spiralencja? Nie mam bladego pojęcia. No, poza tym, że jest to jakaś roślina. Próbka korala. Gdy pod jeden koral, to bym się jeszcze przeszedł. Tutaj ryby. Dobra. Zrobię sobie na szybko szkło. Opatrzcie, tutaj 5 sztuk tytanu jest teraz potrzebne. Myślałem, że 10, bo się zdziwiłem w sumie, jak zrobiłem sobie wcześniej tytan, że mi tego tyle zostało. Znaczy, tytan, w sensie sztabę jak zrobiłem. Od razu wykorzystajmy. Nie wiem, czy tam dostali jedną po orędziu. Dobra, teraz bym chciał szybciutko na koniec odcinka zrobić sobie właśnie ten zaawansowany zestaw elektryczny. Czyli potrzebuję kostka. Serio, kostka jenowa to jest wbita? Gdzie to będzie? Miedź, galena, fragment, osad soli, agent tytan, koral stołowy. No, to będzie pewnie gdzieś tam bardziej przy tych mostach koralowych. Mi się wydaje, więc popłyńmy tam na szybko. Ale będę musiał sobie tam, chociaż nawet poza nagraniem, jakąś bazę na szybko sobie tam ogarnąć. Zarówno w tym miejscu tutaj, na tych 200 metrach, jak i tam dalej. Dobra, mamy to. I tu gdzieś powinien być koral. Pytanie gdzie? No, poza tym, że gdzieś na... Gdzieś na ściance. Tutaj. Mieć? Nice! Lubię to. Trochę tytanu. Miedź. Tam. Galena. Czy galena. No galena też, ale ołów. No i cyk, miedź. Dobra.
Może być. Teraz wracamy. Zrobimy sobie ten zestaw elektryczny. Na początku kolejnego odcinka, myślę, stworzymy tego całego C-Tracka. Mam chyba nawet materiału, żeby stworzyć C-Tracka. Zakładam, że to jest C-Track, czyli ciężarówka. Plus mam tą osobną kategorię, znaczy mam osobnie coś takiego jak moduł w schematach, więc zakładam, że będę mógł dołączać kilka kolejnych modułów do tego pojazdu. Tylko pytanie brzmi, czy mnie na to będzie stać na ten moment? To gdzieś tu było. Baza sterowania, ulepszenia pojazdów. A, chyba że to było. Chyba że to w upgrade'ach było? Tutaj? O, tu są ulepszenia i ulepszenia C-Tracka, i tu jest. A nie, to nie to. To jest moduł głębokościowy. W konsoli? A nie wiem, że w konsoli jeszcze nie zrobiłem, bo nie miałem materiałów. Dobra, to na szybcika. Coś dupło siebie. Dobra, zestaw elektryczny to najpierw. Teraz chip komputerowy. Zaawansowany zestaw elektryczny. Okej. Na razie nie to. Z miedzi, którą mam. Dobra, po pierwsze zrobię termos. Szkło mam tam odłożone z tego co pamiętam. Więc mogę go mieć. Tego nie chcę robić. Flara nie, ale radiolatarnię bym chciał zrobić. Dobra, te dwie najpierw bym chciał zeskanować, a potem mogę je usmażyć, ale to dopiero w waszej pierwszej bazie. Tak, woda z pęcherzówki, dobra, możemy zrobić. To w sumie po to je łapałem, żeby właśnie je przerobić na wodę. Jeszcze jedna. Dobra. Była to cała. O właśnie, radiolatarnia. Tego potrzebuję. Use beacons to mark traverse territory. Show or hide the signals of your choice with your Xenoworks PDA. Now with surface support. Okej, dobra. Dwie mnie było stać. Ale myślę, że poszukam sobie jeszcze poza nagraniem. Tych. Dobra, zakładam, że te z mapy altery, że to będzie właśnie oznaczane tak, a jak nie, to sobie to oznaczę samemu. Trochę wody. Siareczka. Dobra. Zrobię sobie te flary, żeby mi to. No. Gdzie już do tych flar? A masz to gdzie składować? Nie, no właśnie. Dobra, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Nie powiem, nawet fajnie fabułę popchnęliśmy do przodu, chociaż trochę się wyjaśniło, ale zarazem trochę też się więcej pytań pojawiło niż odpowiedzi, przynajmniej dla mnie. Ale dobra. Bazy tworzenia, myślę, nie będę wam całego pokazywał. Ani w jednym, ani w drugim miejscu. Bo jest to coś, co wolę zrobić samemu, bo po pierwsze mogę na spokojnie sobie to zaplanować, a po drugie, no troszeczkę jednak to pewnie mi zajmie, głównie jeśli chodzi o zbieranie materiałów, a to nie jest coś, co jest warte pokazywania na odcinku. Tak więc widzimy się w kolejnym materiale, być może w pierwszej bazie. Wątpię, że od razu pójdziemy do tej z pozycji, naszego pilota, czy raczej pilotki. Prędzej będę się zajmował najpierw tymi pozostałościami po obcych, bo po pierwsze jest to bliżej, a po drugie jakoś mniej straszy mnie fakt pójścia tam, niżeli w te głębie, gdzie gówno widać. Ale to później. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Subnautica Below Zero. Cześć!